Halo, witam serdecznie w 34. już odcinku z serii Starfield. No i w dzisiejszym materiale wykupimy sobie nowy statek. My bowiem właśnie taką misję, ostatnie mignięcie, musimy zdobyć statek z zasięgiem skoku grawitonowego 21 lat świetlnych. Czyli wyruszymy na jakieś obrzeża galaktyki i zobaczymy. Need some work done? Chcę zobaczyć, pokaż mi jakie masz statki. I'm sure you can find something you like. No niestety ja osobiście mam tylko i wyłącznie 100 tysięcy kasy, kredytów. Więc to co widzę, stać mnie tylko i wyłącznie na podstawowe. Jeszcze mógłbym taki wykupić, ale... No właśnie nie mam wystarczającego zasięgu, ten ma 20 lat świetlnych. Więc to jest zbyt mało. Więc na stan obecny... Jedyne słuszne rozwiązanie, no to jest właśnie Rambler, tak zwany. Więc proszę bardzo i... Kupujemy pod enterem. Tak jest. Masz teraz nowy statek domyślny. Poprzedni został dodany do twojej floty. Aby dobrać statek ze swojej floty, udaj się do technika usług okrętowych w dowolnym dużym mieście i przejrzyj swoje statki. Możesz tam wybierać spośród wszystkich statków należących do twojej floty. Jeden z nich wyznaczyć jako statek domyślny, aby go odebrać. No dobra, czyli już został i tak zmieniony. I zobaczmy. Tak jest, proszę bardzo. A więc przyszła pora, żeby pozwiedzać, jak się prezentuje nowy statek. Czy wnętrze będzie jakoś interesująco wyglądało. No trochę ma chyba większą ładowność z tego co widzę rzeczywiście. Całkiem sporo miejsc, jakaś kuchnia bardziej nowoczesna. Nawet kilka łóżek. Ale z tego co widziałem, nie ma najlepszych statystyk, jeżeli chodzi o obrażenia. Na przykład laser, rakiety albo jakieś inne. Dobra, w każdym razie ruszamy. W przyszłości jakoś zobaczę bardziej szczegółową edycję statków może. Na razie się skupię na głównej historii, czyli odlatujemy. Znaczy od tej pory będziemy mogli trochę dalej jednak fruwać naszym statkiem. To jest w sumie fajna sprawa, więc zobaczmy misję. Dotrzyj do celu Altair 4B. Ustaw kurs. Dobra, no tak, czyli to jest jednak całkiem daleko i zwyczajnie nie dałoby rady chyba podróżować. A teraz nowe tereny, chyba nowe właśnie artefakty odnajdziemy. Właśnie z tego co wiem, jestem w sumie całkiem blisko głównej kampanii, ale to jest w sumie kilka kampanii w całej produkcji, więc... No zobaczymy. Dobra, misje poboczne. Jeszcze kiedy indziej zobaczymy. Na razie mamy niezbadaną cechę geograficzną, czyli tędy i lądujemy. Dobra, wysiadamy i jesteśmy na jakimś księżycu, tak to wygląda. Grawitacja bardzo niska, chyba najniższa do tej pory, patrzcie na to, jak można skakać. Ciekawa sprawa. To już jakieś ekstremalne warunki atmosferyczne. Trzeba zwracać na to uwagę. No i co, mamy bohaterkę w ekipie i ruszamy na eksplorację. Ale bardzo ciekawa jednak planeta. Bez żadnej atmosfery. Można by się było... poparzyć powiedzmy promieniami słońca, gwiazd. Jakieś promieniowanie ultrafioletowe, czy jakie to występuje. No, są one jednak całkiem niebezpieczne. No i dobra, stawiałbym, że misja będzie polegała na odnalezieniu jakiegoś chyba artefaktu. Może w jaskini. Zazwyczaj tak to w sumie wygląda. Ktoś jeszcze wylądował?
Co ja słyszę? Jakiś statek jakby lądował nieopodal. Nie, to chyba nie ma znaczenia. No, trzeba jeszcze zwracać uwagę, gorąca temperatura powierzchni. Ale patrz, jak to przepięknie wygląda czasami. Te widoki. Niesłychana sprawa. Dobra, i tym oto sposobem mamy dungeon, jaskinia, wkraczamy. No, postaram się może dwa właśnie odzyskać dzisiaj artefakty, zobaczymy. W każdym razie latarka i idziemy na eksplorację. Teraz w sumie nie wiadomo, czego się spodziewać. No raczej tereny niezamieszkane chyba. Z pewnością nie przez ludzkość. Nie ma żadnych technologii zaawansowanych. Ale może jakieś potwory już by były, kto wie. Tędy? Zaraz. A, to jest trochę głupia sprawa. Na innej planecie był dokładnie taki sam dungeon. I też w głównej historii. Czyli te dungeony, jaskinie się trochę powtarzają. O, jest przeciwnik. Te strony są na całkiem wysokim poziomie. Walka może trochę potrwać. Zazwyczaj astranie pojawiają się w sumie po wzięciu artefaktu. Teraz mamy przed, może będzie jeszcze drugi później. Kto wie? Dobra, teraz jeszcze wydobywanie muszę jakkolwiek ustawić w ja moment. Przecinek pod którym? Pod dziewiątym, powiedzmy. Co jest? Jeszcze brakuje? Teraz. Dobra, mamy kolejny artefakt. Dobra, natomiast po przeciwniku już nic nie pozostało. No dobra, w takim razie chyba sprawa jest załatwiona. Na wszelki wypadek jeszcze wam pokażę drogę powrotną. Bo kto wie, może będzie jakiś kolejny przeciwnik. W sumie raczej wątpię. A muszę też jakkolwiek się wyposażyć w amunicję. Powoli mi się zaczyna kończyć. No dobra, sprawa załatwiona. No i zaraz wyruszymy na kolejny artefakt, kolejną planetę. Dobra, czyli tak, dotrzyj do celu Freya 3. A, to jest zbyt daleko, będę musiał to zrobić powoli. Tędy? Co jest nie tak? Niewystarczająca ilość paliwa, naprawdę? Zbyt małą pojemność zbiornika z paliwem. Wykonaj skok do najbliższego układu po drodze lub dodaj zbiornik Helu 3. Dobra, z jakiejś innej strony postaram się przejechać. Może tędy zobaczmy. Mamy możliwość, tak jest. Tak, wróciłem się jeszcze bezpośrednio do Alfa Centauri, tam gdzie mamy właśnie lożę, główną bazę i chyba z innej strony do obrady już się dostać, z tego co widzę. Czyli ustaw kurs po raz kolejny i musimy tak powoli wykonywać skoki, no bo bez przerwy mamy do czynienia z nieznanymi jeszcze układami. A jeżeli mamy jakieś nieznane, to musimy je najpierw odkryć dopiero wtedy. Więc wydaje mi się, że zaraz sprawa będzie załatwiona. Jeszcze ostatni skok, spróbujmy. Tak jest, czyli możemy się jednak dostać za pomocą tego statku.
Dobra, i tym oto sposobem mamy zadanie. Tędy? Chwila, moment. A to dziwna sprawa. Układ Freya. Dobra, jesteśmy zbyt blisko. Zatwierdź, ignoruj. O, znowu przewaliłem. Jakimś sposobem. To automatycznie jakoś lata fruwa. No dobra, więc zobaczmy, skanujemy, wywołaj. Co jest? Zbadaj źródło. Kurde, jeszcze automatycznie statek zaczyna do przodu lecieć i otrzymuje obrażenia. Dziwna sprawa. No dobra, ale co mam dalej zrobić? Ukończ splątanie. To jest jakaś inna misja. Zbadaj źródło sygnału ratunkowego. Ustaw kurs. To jest z tej strony? Stacja badawcza Nishina. Dobra, spróbujmy. Tutaj mają jakiś problem. Może zostali atakowani jakoś przez piratów albo przez kogoś, zaraz zobaczymy. Tak, wysiadamy. Fire up your hand scanner. Bet you'll find plenty here to catalog. Więc proszę bardzo, mamy jakąkolwiek bazę. Statystyki planety natomiast, niższa grawitacja. Okej, temperatura 40 stopni. Dobra, całkiem ciepło. Ale pytanie, czy bezpiecznie? Stacja badawcza Nishina. Nie, to tak nie da rady. Trzeba zrobić w bardziej kulturalny sposób przejście. Dobra, mamy jakąś nieco większą bazę. Ale ani żadnej żywej duszy, nie wiem, czego się szczerze mówiąc spodziewać. Dobra, z pierwszej osoby wolę zobaczyć. Przy okazji... A przy okazji jakaś amunicja. Może do jakiejś broni, z której korzystam, mam nadzieję. O, rzeczywiście. Na przykład do shotguna, do jakiejś innej strzelby. Dobra, to się przyda. I tym oto sposobem mamy wejście. Dotarł do mnie wasz sygnał ratunkowy. We haven't sent a distress signal. Nothing on the comms. No other ships in the system since our last supply drop. Look, what are you trying to pull here? Podobno w laboratorium wielkich energii nastąpił wybuch. Really? The high energy research lab. All right. I don't know what's going on here, but you should talk with the director. For security, I'm going to have to ask your friend to wait out there. What's inside? Stay with me and don't make any sudden moves. I'll get the door. Welcome to Nishina. I'll watch things from out here, and you go do what you need to do. Just be careful. No dobra, jasna sprawa, czyli wchodzimy. Step forward. Scan is clear. One moment. Dobra, to ciekawa sprawa, o co chodzi? Jakaś pomyłka, czy jak? Ethan Hughes, Chief of Security. If you'll follow me, I'll show you to the director.
Po co ta cała ochrona? We're a small research station in the middle of nowhere. Pirates eat places like these for lunch. It is my job to make sure that we are not on the menu. Dobra, to chodźmy. A w sumie mogłem zapytać, kim jest dyrektorka. Dobra, więc bądźmy grzeczni już tutaj, nie zabierajmy innych rzeczy. Chodźmy za kolesiem, nie chcę. No właśnie, lepiej niczego nie dotykać. Wow! Dobra, to bardzo dziwna sprawa. Co się stało? What the hell? Dobra, to jedna z najbardziej creepy rzeczy, jakie widziałem. Dajcie spokój, tego się totalnie nie spodziewałem. Przed chwilą byłem w super spokojnej lokacji, a teraz mamy wszędzie kościotrupy i jeszcze jakieś inne łapki. Co ja w ogóle widzę? Porąbane. Jeszcze nie mam sojusznika przy okazji. Ja nie mogę. Dobra, to naprawdę mało przyjemna sprawa. What the? Easy, easy! What the hell was that? Ty mi powie... Co się dzieje? Jakaś anomalia? Może to artefakt, którego szukam? What are you talking about? One minute you're following me, and then you're just gone. Minute later you pop in out of nowhere, looking like you were in the middle of a fight. Bo tak było. But there's nothing here. I should have never let you inside. What is this? Some kind of stealth tick. Who are you working for? To niedorzeczne, nie kłamie. Posiadając technologię niewidzialności, nie przyszłoby mi do głowy kłócić się z tobą w korytarzu. Look, I don't know what's going on. Let's get you to the director. Maybe she can figure this out. Dobra, to się dzieją naprawdę super ciekawe rzeczy. Co to w ogóle było? No to jest oczywiście to miejsce, tylko nie wiem, może z przeszłości albo przyszłości? I znowu to samo. Ja nie mogę. Ale to jest creepy lokacja. Oh, oh, thank God. Finally, someone came. The distress signal. You picked up the distress signal, right? Moment, muszę wiedzieć, co się tutaj dzieje. What do you mean? Wait, how did you get in here? Co masz na myśli? I've been locked in here for days. It was all I could do to keep those things out. You're here, but you didn't open any of the doors. So either I'm hallucinating, or... Wydaje mi się, że się przenoszę z innej nienaruszonej niszyny. What? What are you talking about? No. No, no, no. This doesn't make any sense. Unless the accident. Maybe this is a side effect of the accident. If the probe is still feeding power to the distortion, then... Tak, sonda zakłócenie, tak. Right. We were studying a gravitational distortion. 3 months ago, I was calibrating an experiment in our high-energy research lab. There was an accident. An explosion. It caused a gas leak. Sparked a fire. I was trapped in the control room. There was nothing I could do. They're all dead. Okej, okay, przeprowadzaliście eksperymenty na artefakcie? An artifact? You mean the metallic ob... Sophia! We should... Wait! She's back! Alright, we're on our way up. Hugh's out. I was just filling in the director. Let's keep moving. If anything happens, the director's office is on the second floor, end of the hall. You can't miss it. Dobra, szczerze mówiąc, wolę jednak ten wymiar, prawdę mówiąc. No i po raz kolejny się zmieniamy. Dobra, da się cofnąć do sojusznika? Nie, nie ma opcji. Czyli musimy walczyć.
Zaraz, nie ma żadnego leczenia, niemożliwe. Dajcie spokój. Muszę coś mieć. To rzeczywiście coś tu mamy. Ulubione, powiedzmy, pod zero, tak jest, okej. Dobra, czyli nie będzie horroru takiego strasznego w dzisiejszym materiale. Jakoś zaraz wygramy. Z drugiej strony nic nie ma. Witam. Kurde, jeszcze się przenoszą, że jak? Może powinienem coś ze sobą zebrać na dowód, jakieś kości. A nie wiem, czy to by się przenosiło. Stanowisko farmaceutyczne. Stać mnie na cokolwiek. Na medykamenty nie ma opcji. Leczenia nie da się wytworzyć w takim stanowisku. Tylko jakieś inne, co negatywne stany by deaktywowały. I w zasadzie tyle. Ale jaka creepy lokacja, dajcie w ogóle spokój. Po części mi się przypominają konstrukcje jak ze Scorna. Może pamiętacie ten horror? Respią się kolejne z tego, czy jak? Nie, nie wiem. Coś było słychać przed chwilą. A ja myślę, że będzie spokojny odcinek, dajcie spokój. This way. Ten się nawet nie dziwi. Ile jeszcze raz będę się musiał teleportować? Już mam dosyć. Come in. Kaya Patel, research director. And this is our chief scientist, Maria Hughes. Ethan said you disappeared right in front of him. Twice now? Three times? Director, you can't be taking this seriously. Look, I don't know who you are or what you're doing here, but there has to be a rational explanation for all of this. Przenoszę się do alternatywnego wszechświata, chyba. Excuse me? That is quite a claim. What makes you think that? Tell us about this other universe. A, czyli to są wieloświaty, okej. Tak jak astranie się przenoszą między wymiarami. No dobra, tamta nisza spłonęła, tylko Rafael przeżył. Rafael? Rafael died in the accident. He... Wait, burned out? The leak? Director, there was a hydrogen leak right after the accident. It was contained in a minute or two. But if it hadn't been, it could well have caused an explosion. Another universe, though. That's a lot to swallow. Okej, czyli Rafael nie żyje. Presumed dead. The research level has been locked down since the accident. We still don't know exactly what happened. If he survived, he could have ended the lockdown, but... Istnieje jakiś sposób, żeby mu pomóc? You mean this other Rafael? No, how could we possibly do that? Rafael was a colleague and a friend. If there was some way to help him, I would. But it does seem unlikely. Mówicie, że wyciek gazu został opanowany w jakiś sposób? We're not sure. Rafael was in the lab near the ventilation controls. He could have stopped it. Maybe he did. Or died trying. Proszę opowiedzieć mi o wypadku. This facility and the research level 2 kilometers beneath us were built to study a gravitational distortion. 3 months ago, our chief engineer, Rafael, was calibrating an experimental probe when something went wrong. We still don't know what happened. There was a series of explosions, and somehow, it's still running. Dobra, to wyłączcie to cholerstwo, tylko tyle mi powiecie. Rafael mówił, że sonda dostarcza moc zakłóceniu. That would make sense. That's why the field strength keeps increasing. We have a control unit for the probe. After the accident, I tried to use it to shut down the system, but the kill switch isn't responding.
We could shut it off manually, but the entire research level is locked down. We can't even get down there. Odcięte, nie możecie wyłączyć własnego systemu zabezpieczeń? Not from up here. The explosion fried the network circuits. Without physical access to the research level, there is little we can do. We have been working in makeshift labs for months. Czym jest ta sekcja badawcza? What you see here are just our living quarters. Most of this facility is deep underground. We have a particle accelerator and extensive research and development labs. Or we did. Dobra, zakłócenie to w rzeczywistości artefakt. An artifact? Są kluczem do świątyń, jedności samego stworzenia. To chyba dużo im nie powie. Są połączone z wieloświatem, niezliczonymi rzeczywistościami. The multiverse. Other universes? At least one other universe, clearly. And you have some connection with them then. Interesting. I wonder if that's why this is only affecting you. To działuje tylko na mnie? So far, no one else has reported anything unusual. Either it's your prior exposure to these artifacts, or perhaps simply the fact that you're an outsider here. A myślicie, że co to jest? We didn't know. That's why we were researching it. That is science after all. Nic mnie to nie obchodzi, jestem tu po artefakt. Musimy znaleźć sposób, żeby to powstrzymać. How? I told you the research level's locked down. We can't even use the damn elevator. Może ja mogę w innym wszechświecie? What? Clever. In this other universe, Raphael survived. He made it back from the lab. So clearly his elevator works. Take it. And you might be able to shut down the experiment. This is crazy. But first, we have to do something about your shifting. Czekam na propozycję. Maria, do any of the other controls still work? Could we adjust the particle sampling rate or the beam voltage? You can't be serious. We have no idea what we're doing. This thing is already tampering with space-time. If this gets any worse... It may also get worse if we do nothing. Right now, this seems to be our only path forward. All right. It's worth a try. Then it sounds like we have a plan. Okay, podążaj. The control unit is in the fabrication lab next door. No tak, tylko zaraz znowu się będę teleportował. Mogliby mi dać jakąś amunicję albo coś, no właśnie. Ja nie chcę w takiej lokacji przebywać dłużej. A to jest mało przyjemna sprawa. Jaki to jest syf? Coś było słychać? Z każdej strony ich słychać, dajcie spokój. Za nami? Dźwięki tajemnicze. O kurde! Jakie mutanty. Powoli mi się amunicja zaczyna kończyć. To mało przyjemna sprawa. A jeszcze mam do innych broni. W sumie mam do dubeltówki, o! Ta broń będzie znakomita na podobnych wrogów. To z pewnością... No witam! Chociaż w sumie nie wiem. Na cztery strzały. Może być. Albo trzy. A ten... Co się stało? Jeden zwariował, przez ścianę zaczyna atakować. A to ten jest. Oh, it's you. What happened? You did... Co się stało? Kurde, mutanta mamy na plecach. Ja nie mogę, to się stało. What is it? Co się dzieje w ogóle? Dobra, mogę już porozmawiać zwyczajnie? Daj mi amunicję przy okazji. Oh, it's you. What happened? You disappeared, and the ceiling caved in, I thought I'd finally lost it. Wszystko w porządku. I'll manage. Look, can we just go?
Muszę dostać się do laboratorium produkcyjnego. What? This place is falling apart. I don't understand any of this. If I hadn't seen you disappear with my own eyes, I wouldn't have believed it. I... Okay, okay. You're my ticket out of here. We'll do this your way. We can get out through the pantry. Here's the key. I'll back you up, I guess. Dobra, mamy kartę do spiżarni, jasna sprawa. Pokażę ją w innym wszechświecie. Ciekawe, co mi powiedzą. Może do obrady coś wykraftować jeszcze? Zobaczmy, jak się prezentuje sytuacja. Raczej nie widzę możliwości. Tędy z kolei, warsztat skafandrów też raczej więcej nie zrobię. To co na jedzenie? No mamy powiedzmy safe room, ale wielu informacji raczej się nie dowiemy. Czyli możemy chyba kartę wykorzystać, zobaczmy. Tak jest. Dobra, ale w tym miejscu zakończę dzisiejszy odcinek. W sumie zrobiłem całkiem duże postępy, a historia się jeszcze będzie trochę toczyła z tego, co widzę. Więc jeżeli interesuje was kontynuacja, to polecam zostawić lajka, suba, dzwonka. No i w sumie tyle. Ja się z wami żegnam. Do jutra.